Raz frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Dzień dobry. Ja długo się zastanawiałem, jak mam dzisiaj rozpocząć i rozpocznę śpiewająco, a tak. I Marta musi być. Bez Marty nie można żyć. Niech żyje nam wyborczy stan. Bez Marty nie można żyć. Marta Bejnarowicz. Cześć, Roman, Marta. Roman, ja się cieszę, że ty masz jakiś zawód naprawdę, bo jako piosenkarz to byś umarł. Ale nie przesadzaj. Ja śpiewałem psalmy w kościele. Wszystkie babcie się we mnie kochały, naprawdę. No, słuchaj, mamy się pytały, o której synek będzie śpiewał, ale to było przed mutacją. Tak, to prawda. Marto, jak ja się cieszę, że ty jesteś. Dzień dobry, świetnie wyglądasz. Dzień dobry, dziękuję, ty również. Co u ciebie, jak wakacje? Nie ma wakacji. Jak w tym roku nie jestem zmęczona. Dlaczego? Ale nie, to powinnaś przed odpocząć. No nie mam czasu, niestety, praca i obowiązki. Taka lipa. Ale na weekendy staram się gdzieś tam wyfrunąć czasem. Bieda. No lipa. Powiedzmy to. Najpierw Jacek Wójcicki ogłosił, tak, będę kandydować, chcę być prezydentem Gorzowa ponownie. Mhm. Później powiedział Sebastian Pińkowski, a w zasadzie prezes Kaczyński powiedział, błogosławię cię, synu, idź tą drogą. No chciałem śpiewać, to śpiewam, co, no. Później ten surowiec wygrał te, wiesz, tam prawybory u nich. Tak. Wiesz? Pra-pra. No i w końcu, długo czekaliśmy, żeby przynajmniej jedna osoba tam ładna w tym towarzystwie była. No i jest. Ja słyszałam od pani Chatki, że najładniejszy z tego towarzystwa jest pan Pińkowski. Słuchaj, nie polemizowałabym chyba z tym. Ja powiedziałam na antenie, że Sebastian jest gruby. Sebastian, ja cię przepraszam, wiesz. Gdzie... Powiedz, że głosowałeś na Sebastian. Sebastian, ja na ciebie głosowałem, będę głosował i zawsze będę głosował. Przecież ty nie jesteś gruby, ty jesteś tylko otyły. Czekaj, to wytniemy. Nie, daj to spokój. Wytniemy, Marta, to. Ty wyglądasz fantastycznie. Dziękuję. Tak? Dobrze się czuję, może dlatego się tak dzieje. Intelekt też kapitalny. Więc słuchaj, umawiamy się tak, że ta audycja będzie trochę nietypowa. Ja ci będę podpowiadał, jak to trzeba zrobić, żeby wygrać te wybory. Zostaniesz panią Mam prezydent. Mam notować, czy tak, nie, żebym zapamiętała? Dam radę. Nagrywamy. A tak, rzeczywiście. Potem pytaj sobie spiszę. Pytaj się, co chcesz wiedzieć. Co ja bym chciała wiedzieć od ciebie, Romanie? No dobrze, Romanie, kogo byś widział na listach Kocham Gorzów do Rady Miasta? Marta Bejnarowicz. Uh-huh. Potem długo nic. Potem Błaszczak. Uh-huh. Potem długo nic. No potem jakiś synowiec, Musiałowicz czy ktoś tam. No takie tam, no. Inni nie są ważni, tylko my. Tak? Tak. No, masz dalej, kontynuuj. Fajna rozmowa, nie? Spodziewałaś się trochę. Spodziewałaś się inne takiej podejście. Rozmowy? Nie trochę poważniej, bo trochę przesadzam. Trochę przesadzam. Marta, długo się wahałaś? Nie, no kampania czy się kokietowałaś? Kampania się zaczęła we wtorek, długo się czwartek, wahałaś czy kokietowałaś? Odpowiedz, proszę. Było tak, jak naprawdę, tak jak powiedział mecenas synowiec. Tam Jurek bzdury gadał, że tam się wahaliśmy. To bym tak nie mówiła, może ja? Nie bardzo długo a ja trwały jestem te. Taki, ona jest ta... No po co takie gadanie? Przecież wiadomo, że Jurek nie chce, bo przecież sam powiedział, że gdyby kandydował, to by musiał znowu do bloku się przeprowadzić i w bloku mieszkać. No. Nie, to nieprawda. No tak powiedział. No chyba nie tak nie powiedział. Tak powiedział, jak Błaszczak mówi, że tak powiedział, to powiedział i nie dyskutuj ze mną. Marta, ja wiem. Jak będziesz chciał wysłuchać moją wersję, to ja chętnie ją powiem, tylko musisz mnie dopuścić do głosu, ale dopuszczę ja poczekam. Właśnie chcę cię dopuścić. Wiem, że u ciebie z seksem teraz słabo. Mąż ci nie daje. Porozmawiajmy o Gorzowie. Właśnie o tym mówię. Mąż nie chciał się zgodzić, żebyś kandydowała, to prawda? Rozmawialiśmy długo na ten temat, ale to nie była ta decyzja łatwa i nie był on zwolennikiem, ale ostatecznie podjęliśmy decyzję, że skoro taka jest wola grupy, która jednak kolegialnie podjęliśmy decyzję, że to będę ja. Czy mi wybaczył? Tak. Nie, no tutaj nie ma opcji w ogóle jakiegokolwiek obrażania czy wybaczania, jesteśmy dorosłymi ludźmi, rozmawiamy. Ale tamte sprawy to już wróciły.
Roman, co ty mi tutaj imputujesz? No, no nie wiem, no pytam Roman się Błaszczak, tylko. Proszę państwa, jest się nieprzygotowany i gada głupoty. Ja nie przygotowany. Dobra, okej. Okay. Dobra, koniec żartów. Marta, już dobra. No chciałem tylko cię rozluźnić, bo takie miałem wrażenie. Ratuje cię tylko to, że jest piękna Warta Marta, za ja oknami. Miałem wrażenie, że trochę spięta byłaś. Dlatego tak zacząłem tą audycję. Może źle, może głupio. A nie mam tak pod sam nie? gardło? Nie. Bo inaczej, bo jak chcesz, to ja mogę tak jak wszyscy dziennikarze rozmawiać, tylko nikt tego nie będzie słuchać, no, ani oglądać. A to jest taka fantastyczna audycja, że nie dość, że słuchają, to oglądają i mówią, Boże. Ale ten Błaszczak gada. Gada. I po co on tych gości zaprosił, nie? No, tak, na przyszłości zrobię taką Marta, sobie taki stand papierowy. I Marta, cały czas jesteśmy na antenie. Wiem. Dobrze, poważnie. Gdzie będzie Marta Bejnar-Bejnarowicz pod koniec października? Bo wybory chyba 21. Druga tura 4 listopada. Nie będzie drugiej tury. Będzie druga tura. Będzie? No dobrze, to jak to będzie wyglądać, powiedz, według ciebie? Ja ci powiem, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało. Okay. Chciałabym, żeby mieszkańcy się naprawdę dowiedzieli, na kogo chcą głosować, ale dowiedzieli się, jaki ten człowiek ma poglądy i jaki w jaki sposób chce zarządzać miastem. Nie jak wygląda na billboardzie, nie jak wygląda w mediach, tylko jak, co naprawdę sobą reprezentuje. Gdzie był przez 4 lata ostatnie, bo wszyscy kandydaci, którzy startują na fotel prezydenta, przecież już od paru lat są w polityce, w bardzo życiu. Aktywnie. Bardzo aktywnie. Osoby w mieście. Gdzie byli, co mówili, jak głosowali, co robili, co sobą reprezentują. I w oparciu o to niech podejmą decyzję. I to będzie, wydaje mi się, wystarczające dla miasta, bo wtedy mieszkańcy dostaną rzeczywiście takiego prezydenta, jakiego Marta, chcieliby ale jak mieć. Jak ludzie zrobią taki rachunek sumienia, to ty będziesz ostatnia, a nie trzecia. W jakim sensie? No to tak będzie. Być może. Jeżeli mieszkańcy stwierdzą, że najbardziej aktywnym człowiekiem, który no najwięcej Marta, dobrego zrobił dla miasta. Pamiętasz, jak cię grillowali? Pamiętasz, jak to było? Że te przetargi, że mąż, że firma, że gdyby nie to, to w ogóle byś tego nie wygrała i tak dalej. Wiesz, jak ludzie sobie o tym przypomną, to przestaną na ciebie głosować. Znaczy wiesz, no to była taka pierwsze symptomy jakby tej czarnej kampanii, tak? No bo jeżeli ktoś wyciąga jakieś rzeczy, za którymi potem się wycofuje rakiem i to jeszcze tak po cichutku, że no co prawda nie znaleźliśmy, no ale, no to jest po prostu nieuczciwe, tak? No tak to się, a tak się nie robi. Coś, gdybyś mogła się tak cofnąć w czasie? Mówię o tej konkretnej sprawie. Bardziej bym się przyjrzała temu, w jaki sposób postępuje Jacek Wójcicki, bo teraz słyszę, że w Deszcz nie było podobnie. Również traktował budżet miasta jako trochę tak, jak, taką prywatną kiesę do realizowania swoich prywatnych ale celów, co a mi się to nie Wójcicki podobało. Wójcicki do tego, że twój mąż z tobą wygrywał przetargi, no. Jak ze mną wygrywał przetargi? No firma to znaczy? Wasza robiła dla miasta i tak dalej. Co ma Wójcicki do tego? Ja nie rozumiem. Nie, no mówimy o tym, co bym zrobiła, jakbym mogła cofnąć czas. A to nie, bym no, cofnęła czas o 4 lata. Dajmy spokój temu Wójcickiemu. No ile tam, będziemy o nim gadać? No. Tamta sprawa była bardzo jasna i klarowna i tutaj nic się specjalnie nowego nie pojawiło. Po prostu wystartował w przetargu jawnym. Pomagałaś mężowi w tej materii? No nie żartuj, przecież ja nie zajmuję się wykonawstwem, ja się zajmuję projektowaniem. Uczciwie pytam, pomagałaś czy nie? Ale w czym miałam mu pomagać? No lobbowałaś, chodziłaś po urzędnikach, mówiłaś, o to mój mąż, dajcie mu zarobić. No ale to ja sobie chyba robię. No pytam. Absolutnie, ja w żadnym wypadku. Proszę pani, czy ja wyglądam na gościa, który lubi sobie robić ale co ja mam? Ja się grzecznie pytam, czy lobbowałaś, czy nie lobbowałaś oczywiście, na rzecz oczywiście, że nie. Firmy. Nie ma możliwości lobbowania w przetargach nie. publicznych. Możliwość no w jaki sposób jest, można to zrobić? No ale jak? Rozumiem. No idziesz do Krysi, tam koleżanki z urzędu i mówisz, i co, i mówię, Krysia, co... ten mój papierek to tam wyżej, nie? I w ogóle. No ale jak? Przecież to jest przetarg, w którym składane są oferty w zamkniętych kopertach. A ja się tam do końca nie znam, no. No to jak się nie znasz, to nie gadaj, no i właśnie na tym dlatego polega... Dlatego się pytam, jak się nie znam, no. To ja ci mówię, na tym właśnie polegał problem panów, którzy wyskoczyli jak królik z kapelusza z jakąś, przepraszam, shitstormem, powiem, że tego. Ja nie pamiętam. No to wyskoczyła ekipa, która w tej chwili no, jest Jacka Wójcickiego, tak? No, no bo właśnie. Ja wiem, na jakim portalu to zostało opublikowane i wiem, kto za tym stoi. Marta, a jak i chcesz tak, może niestety... poznać moje zdanie, to ja uważam, że to, że twój mąż ma mieć przyjemność, radość i szczęścia bycia twoim mężem, to nie znaczy, że powinno go dyskryminować w tym, że robi coś między innymi dla miasta. Także to jest uważam, normalna, że to była to jest normalna zadyma firma. Niepotrzebna no, i w to ogóle. Mówię o tym właśnie, że to jest, no ale to ja wiem na jakiej zasadzie to działa. No po to ten człowiek tam daj jest, żeby... rękę. Pokaż mi, nie, z drugiej strony, bo ja mogę ci coś wywróżyć, wiesz? Mhm.
ty te wybory wygrasz, wiesz? Tu wszystko jest wróż Maciej. Nie Maciek, tylko Roman. Roman, przepraszam. No. Porozmawiamy zatem za chwilę, okej? Okay? Dobrze. Fabryczne 19, krótka przerwa. Marta, Roman, zaraz wracamy. Raz frytki. Roman Błaszczak, Fabryczna 19, jesteśmy ponownie. Ze mną Marta Bejnar-Bejnarowicz, przyszła pani prezydent. Marto, wybory, trudna sprawa, to na pewno będzie dużo kosztować, nie tylko finansów, ale też emocji, nerwów i tak dalej. Sondaże wyborcze pierwsze się pojawiły, nie wiem, tak? Czy słyszałaś. Nie. Ja mam taki przygotowany przez mój zespół, wiesz, dużo mi przygotowało. Marta się śmieje, bo wie, o co chodzi. Gorzowianin.com tak? Zrobił taki sondaż, mhm. 3529 osób wzięło w tym sondażu. Mhm. Jedna osoba może raz głosować, bo tam IP i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No i wyobraź sobie, że z tego sondażu wynika Jacek Wójcicki 43,7%. Czyli jakbyś miał przeczytał wcześniej te dane, to byś wiedział, że będzie druga tura. No tak, no, ale czy ja muszę się z tym zgadzać? Mogę mieć swoje zdanie? No ja uważam, tak. Że nie będzie drugiej tury, bo ty wygrasz w pierwszej. Mhm. Ale jedziemy dalej. Robert Surowiec 31,99%. Aha. Marta Bejnar-Bejnarowicz 18,79%. I mój faworyt Sebastian Pinkowski 5,53%. Mistrz fitnessu. Mhm. Ty nie nabijaj się ze Sebastiana, to jest moja rola. A ja o tobie mówiłam, bo bardzo dobrze wyglądasz. Dziękuję ci, staram się. Zresztą masz taką sportową koszulkę. Co sądzisz o tych sondażach wyborczych? To znaczy, no tak, fajne, to traktuję to jako zabawę, tak? No bo to nie jest ani jakaś reprezentatywna... Ale 3500 to już jest reprezentatywna, no bez przesady. Tak, no. Ale tam można na pewno to w jakiś sposób podkręcać, nie? Więc tutaj nie sądzę. A jak internetowe, to się podkręca? Internetowe, znaczy ja wiem, jak się robi takie sondaże, które są w jakiś sposób wymienione. Tak określa się konkretną próbę, na której się to wykonuje osoby w odpowiednim wieku, z odpowiednich osiedli, żeby to była próba reprezentatywna i wtedy wystarczy 1000, tak? No tutaj, dziwne. Nie sądzę na przykład, żeby Pinkowski miał 5%. Tak? Ja też tak nie sądzę. Myślę, i w ogóle nie sądzę, żebyś ty miała tylko 18. On co prawda nie ma poparcia z tego, co ja tak robię, taki swój sondaż osobisty gdzieś tam, rozeznanie wśród mieszkańców. On nie ma takiego poparcia, jakie ma PiS. Co do jednej rzeczy się zgadzamy. Tak? Ty wygrasz te wybory, kto będzie drugi? Chciałabym wygrać te wybory, bo uważam, że Gorzów rzeczywiście zasługuje na więcej. Ale tak, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby też wszystko tak było rozkopane ze śmietników, wysypywały się śmieci, żeby te chodniki tak wyglądały. Mamy w sztabie młodego ojca, który ma 2-3-miesięczną córkę, Barbarę, i powiedział, że dopiero jak zaczął chodzić z wózkiem, to zobaczył, jak te chodniki wyglądają. Po prostu no, ale tutaj jest pan jedno prezydent wielkie... akurat to bardzo dużo się stara. No pani Marto, no chyba tak? Nawet pani musi to zauważyć, że dużo się w mieście dzieje. No dużo się dzieje, tylko pytanie, jak się dzieje? No ja też mogę rozkopać, każdy z nas może rozkopać, pozamykać wszystkie ulice, będziemy jeździć w kółko i wszyscy będą mówili, ale się dzieje. Z jakimś tam opóźnieniem, ale jednak ta Walczaka została oddana. Z jakimś opóźnieniem, ale ta Warszawska została oddana. No Myśliborską robią, Kosztyńską robią, koło katedry robią. Proszę pani. ADK22 z jakim będzie opóźnieniem i za jakie pieniądze? No ale mieliśmy przewidziane, Marta, ale z drugiej strony... Mieliśmy przewidziane na to 50 milionów mniej niż w tej chwili wpływają oferty. Ale z drugiej strony doskonale wiesz, że dzisiaj świat budowlany jest bardzo trudnym. Tak, ale DK22 było wiadomo, że będzie robione już 4 lata temu. Gdybyśmy wtedy trafili jeszcze w ten czas, kiedy nie było tego boomu budowlanego, to byśmy dostali tą ofertę o połowę mniejszą w takich pieniądzach, jak mogliśmy. Tam jest... Ale ja się nie dziwię, że tak się dzieje, bo urzędnicy wypełniają wnioski do programów, w których my jesteśmy formalnie wyłączeni. Jeżeli ja słyszę, że oni piszą wniosek na most, w którym programie jest napisane, że nie dotyczy, wyłączone są miasta na prawach powiatu, oni mówią, że i tak będą pisali, bo trzeba jeszcze jakiś rad Mondrala wyskakuje, że trzeba pisać. Ale, no to jak oni piszą, radny Mondrala? Przeczytaj sobie w mediach, co było napisane, Marta, i na moim Facebooku. Ale poczekaj, również. Nie, jak ja miałem ci doradzać, to ja ci coś powiem. Cały czas mówiłaś ładnie. Już się skończyła. Skończył się ten rozdział, kiedy mi doradzałeś. Nie, ja nadal ci doradzam. Aha, no. Albo chcesz, albo nie chcesz. Nie i tak, i tak, a ja i tak ci doradzam. Nie, nieładnie to powiedziałeś o tym radnym. Dlaczego? Ja wiem, o którym... Nie, bo tak nie można mówić. Bo to nie można mówić, polityczny, że... a ty tak, o, jakiś tam radny, tam sradny. Drogi no. Romanie, ja nie powiedziałam, że
radny sradny. A jak powiedziałaś? Mądrala. No, mądrala. Bo jak ktoś mówi, że ma... Tak, no. Oczywiście, no bo jeżeli ktoś wysnuwa teorię, że miasto ma składać i pisać wnioski do programu, z którego jesteśmy wyłączeni z przyczyn formalnych, no to jest po prostu, no, mądrala, delikatnie mówiąc. No. A może dobrze mu powiedziałaś? W każdym razie, jeżeli urzędnicy zajmują się rzeczami, na które my zupełnie nie mamy szans. Taka sama sprawa była z Willą Janego. Przecież tam było 10 milionów na całą Polskę, tak? A my złożyliśmy projekt na 8 milionów. A gdzie składają wszystkie miejscowości z całego kraju. No to po prostu szkoda na to czasu, tak? No trzeba mierzyć siły na zamiary, zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, ile mamy pieniędzy, jaki mamy zasób. A jeżeli z urzędu poodpływał pierwszy szereg, że tak powiem, osób, które rzeczywiście potrafiły się w tych środkach unijnych ogarnąć, inwestycje ciągle mają wakaty, na które nikt nie chce przychodzić, no to ja się nie dziwię, że to tak działa, tak? No przecież nie możemy ukrywać tego, że jeżeli 4 lata temu byśmy zaczęli DK22, to byśmy ją zrobili w tych pieniądzach, które były przewidziane. Teraz jesteśmy 50 milionów w plecy. Niech każdy sobie odpowie na pytanie, co byłby w stanie zrobić za 50 milionów. Jak mi ktoś powie, że ja Fabrycznej nie dopuszczam, no to normalnie się obrażę. Zobacz, jak pięknie mogłaś i długo powiedzieć. Wy denerwujesz mnie takim mówieniem, bo to... Ale właśnie... co cię znowu, Błaszczak, denerwuje? Ja cię tak lubię, a ty mi mówisz, że ja cię denerwuję? No i właśnie to jest podstawowy problem, że nie głosuje się na ludzi, których się lubi, tylko na tych, którzy powinni być, którzy są kompetentni nie, i wiedzą, jak to zrobić. No. Jak ja widzę na przykład kandydata X, no. Tak? Który wygląda, jak wygląda, tak? Który waży, ile waży, tak? I w ogóle mówi, jak mówi. I widzę cię. Ale no Robert jest biegaczem, surowiec, no, maratończykiem. Dlatego, zobacz, dlatego na no właśnie, wybiegał tutaj, sobie no. To, wybiegał sobie to. A ty na rowerze jeździsz. Tak. No to dobrze. Jeszcze chciałbym porozmawiać o radnych, bo w Radzie Miejskiej mamy 25 radnych. Na ilu radnych uczciwie, ale Marta, jesteśmy, stąpamy twardo po ziemi cały czas. Zawsze. Na ilu radnych ty liczysz, że ilu uda ci się wprowadzić do Rady Miasta? Ja bym chciała 13. No to tak każdy mówi, bo 13 to jest ta większość, a potem nikomu się nie udaje, a tak realnie? Mam mocne listy. Teraz są ludzie, którzy rzeczywiście w swoich okręgach to działają. Prawda. Trzeba powiedzieć, że u was w klubie jeszcze list Kocham Gorzów, nie pokazaliśmy, więc na razie to, się nie... Ale ja ci mogę powiedzieć, że to tam będzie. Poczekaj, Kocham Gorzów, kto wymyślił nazwę? No wspólnie wymyśliliśmy. A nie ma czegoś takiego jak wspólnie, Marta. U nas wszystko się dzieje wspólnie. Ja wiem, że w polityce jest to trudne do zrozumienia, że nikt nie podejmuje decyzji z krzesełka, ale... Ja słyszałem, że to ty wymyśliłaś tę nazwę. Wspólnie ją wymyśliliśmy. Rozmawialiśmy o różnych nazwach i były... Ale to znaczy kto? Osoby, które no, działają w sztabie, tak? No jest tam... I tak sobie siedzieliście i w pewnym momencie na 3-4 mówimy, jaka nazwa naszego klubu? 3-4 Kocham Gorzów! I tak wspólnie to... Ale to ja nie powiedziałam, że myśmy to w przedszkolu wybierali, tylko że siedzieliśmy na... Zresztą nazwa powstała przy połączeniu klubów. Dzisiaj. Czemu ty jesteś taka dla mnie niemiła? No ja dla ciebie jestem sympatyczny. Jesteś nieprzygotowany. Jaki nieprzygotowany? Jestem przygotowany, tylko ja chcę rozmawiać o rzeczach, tych, których rzeczywiście ludzie interesują. A ty myślisz, że jak ty będziesz mówić o budżecie, o wpływie emocji psychicznej pana prezydenta na otaczającą naszą rzeczywistość, to kogoś to interesuje? To chyba o tym ty nie mówiłam, no. Hello, Marta! No. A zresztą to o jest tym chyba program. Nie mówiłam. O emocjach. To jest mój program i będę rozmawiał o czym chcę, po prostu. No. No, bardzo proszę. Tylko nie no wiem, dobra, czy będziesz miał z kim. Będę miał, co ty tam, kolejka jest. No, to nie jest tak. No. Tylko ty jedyna taka oporna jesteś. A reszta wiecie, wszyscy jak to stoją jest? Tutaj. Ja to normalnie jak do Marty dzwonię, to Marta, nie przyjdę do siebie, nie lubię cię, nie. Nieprawda. No nieprawda. Nigdy ci tak nie dobra, powiedziałam. Dobra, Marta, to kogo tam masz, powiedz. Synowiec. Jest synowiec, jest Krzysztof Kochanowski, jest Grzesio Musiałowicz, jest Arnold Siwy, są osoby, jest Leszek Sokołowski, jest Staszek Czerczak, jest Andrzej Jakubaszek, są fajne dziewczyny, jest Magda Sobierajczyk, jest Ania Łanieska. Ani pomagałam w jakiś czas temu opisać jej dokonania, to oczy mi wyszły, ile ona przez te lata zrobiła. Przez pozdrawiam serdecznie. Pracowała, tak? Dobrze kojarzę. Magda Sobierajczyk to ta, która pracowała w ZOO, a Ania Łanieska to jest aktorka naszego teatru, no ta, tak, która no, Ania, robiła jasne, programy no. dla dzieci, tak. Naprawdę mamy dużo fajnych osób. Jestem zadowolona bardzo w tej chwili z tego, jaki udało nam się skompletować zespół, bo to są osoby niesamowicie no, tak. przygotowane merytorycznie. Mówi, 13 radnych. Mhm. Platforma mówi, że będziemy mieć 13 radnych. Wszyscy będziemy mieć 13. 13. A decyzje i tak podejmują mieszkańcy. No na całe szczęście. Mhm. To przynajmniej raz na 4 lata
to my możemy zadecydować. Teraz na 5, bo teraz kadencja tak, teraz się wydłuży. No, tak. To dobrze czy źle? Chyba dobrze, bo proces inwestycyjny teraz trwa bardzo długo i 4 lata to jest rzeczywiście od wymyślenia do przez zaprojektowanie do zrealizowania, to może nie starczyć tego czasu. Jak ktoś chce zrealizować swój program i ruszy od pierwszego dnia, to te 5 lat to jest taki optimum. Marto, a powiedz mi, jakiej spodziewasz się kampanii wyborczej? Czy to będzie merytoryczna kampania, czy będzie jednak błoto? Merytoryczne kampanie są rzadko, bo jednak wszyscy grają na emocjach, tak? A ja wolę jednak merytorycznie. No liczę na to, że mieszkańcy się zainteresują. Zresztą widać zmianę jakby taką trochę jakościową w postępowaniu mieszkańców po tym, ile ich uczestniczy na przykład w spotkaniach budżetu obywatelskiego, w konsultacjach społecznych, czy w różnego rodzaju, jak było projektowanie kwadratu i Chrobrego. Ogromne liczby ludności naszej, że tak powiem, uczestniczyły w tych spacerach badawczych, w warsztatach projektowych nawet. Przychodzili ludzie. No ale wiesz, czemu tam przychodzą ci ludzie? Dlaczego? Żeby się z tobą spotkać. A ja tam nie byłam na wszystkich. Myśmy się też trochę dzielili. Wtedy, kiedy byłaś, to były tłumy. Jak ciebie nie było, to tam 3 osoby na czymś były. Nie. Ja czytam zawsze protokoły, Marta, nawet jak na koniec, nie chodziłam. Gdybyś miała czym dżentelmenom powiedzieć, Wójcickiemu, surowcowi, Pienkowskiemu i zaapelować o taką merytoryczną kampanię, to co byś im powiedziała? Och, nie chcę się ustosunkowywać do nich. Chciałabym poprosić mieszkańców, żeby się dowiedzieli, jakie programy mają kandydaci. Mieszkańcy sobie poradzą, no. Liczę na to. No dobra, Marta, to ja muszę kończyć. Mam nadzieję, że mimo wszystko sprostałem. Ja tobie życzę wszystkiego najlepszego. Ty wiesz, na kogo ja będę głosował, nie? Na tego, z kim rozmawiasz. Ale pamiętaj, że ja na kogoś muszę głosować. Moja żona i mój pies też. O pies córka, też? Ty, mój pies, ale ty, to byłoby dobre, gdyby tak psy mogły też głosować. Ja mam mądrego psa, Newton ma na imię. Powiesz potem swoim kolegom tutaj za kamerami, żeby to wycięli, bo mam radę. Ale o co chodzi? Nie, nic, bardzo fajnie. Marta Bejna-Berna... Całą audycję szło dobrze i się zepsuło. No. Marta Bejnarowicz. A jestem jeszcze Marta Teresa, na liście będę Teresa. Marta Teresa Bejnarowicz. Ja już wszystko rozumiem, po mamie. Święta Teresa. No, jak po mojej, Tereso, moja mama jest bardzo Teresa. Ci serdecznie dziękuję, było mi niezmiernie miło, tak mocno trzymam kciuki. Dziękuję. Fabryczne 19, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Dzięki, do zobaczenia.